No witam, witam. Dziś kolejny odcinek z DC Dual Force. I zagramy sobie talią dość niesztampową i potencjalnie mocno niszczycielską. I co najważniejsze, ta talia nie tak dawno wygrała w turnieju. W rolach głównych Joker i Batgirl, czyli mieszanina anarchii z taktyką. Jedziemy. Oryginalną talię stworzył Wolzark. Kod do niej znajdziecie w opisie. Zapraszam na szybkie omówienie i przykładowe meczyki. Dobra, no to lecimy. Naszymi liderami są, jak widzicie, Joker i Batgirl. Joker, The Joker. Aktywacja 3. Dostaje 2 siły. Nie da się tego powiększyć niestety. Dostaje 2 siły. I strzela, oddaje 4 strzały, każdy strzał za 1 punkt obrażeń. Oczywiście te strzały są oddawane randomowo, więc nie mamy żadnego wpływu na to, w kogo polecą. Jeśli na planszy mamy jakiegoś pacjenta Arkham, Joker, licznik Jokera zostaje naładowany po odpaleniu tej umiejętności, czyli zamiast do 0 spada do 1. I teraz uwaga, każdy z tych ataków, defaultowo za 1, no to jest atak niezadawany siłą jednostki, czyli wpływa na niego status firepower, a mamy w tym deku przynajmniej kilka jednostek, które rzeczony współczynnik podnoszą. Więc w przypadku, kiedy nasze firepower będzie wynosiło plus 1, no to każdy strzał Jokera już jest za 2. Jeżeli w sumie będziemy mieć firepower plus 2, no to wali za 3. Oddaje 4 takie strzały. Więc wiecie, to już się zaczyna robić całkiem poważna siła ofensywna. No a Batgirl, która też nie jest za często grana, a ma strasznie fajną umiejkę, tu jest również aktywacja 3. Dostaje 3 punkty siły, więc podobnie jak Joker może zaatakować. Natomiast jej umiejka sprawia, że może ponownie aktywować umiejętność deploy jedną z naszych jednostek, które mamy na planszy. Czyli możemy ponownie wykorzystać umiejkę, którą wykorzystaliśmy po zagraniu rzeczonej jednostki. A to z kolei sprawia, że mamy dostęp do bardzo różnych ciekawych kombosów, bo to sytuacyjnie może się całkiem fajnie rozwinąć. Ale jeżeli mamy przykładowo jednostkę taką jak Black Manta, która po zagraniu bije wybranego przez nas lidera przeciwnika za 5, może zostać Black Manta odpalony przez Batgirl. I może nawet to być w tej samej turze po zagraniu i jednorazowo w tym momencie lider przeciwnika dostaje 10 punktów obrażeń, no albo 2 po 5. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne zagranie i naprawdę spory potencjał się tutaj kryje. No więc tak to wygląda, jeśli chodzi o naszych liderów. Jeśli chodzi o Jokera, boostujemy sobie firepower, no i bazujemy też na zagrywaniu rozmaitych pacjentów Arkham. No a Batgirl ma tutaj też parę asów w rękawie. No i sporo groźnych umiejek deploy, które możemy aktywować ponownie i siać prawdziwe spustoszenie. Więc same karty, moje drogie i moi drodzy, przedstawiają się następująco. No to lecimy najpierw z brązami. Ventriloquist. Ventriloquist po deployu kolejnego inmate'a tworzymy shoot randomly. Shoot randomly sprawia, że oddajemy 3 strzały z siłą defaultową 1 w randomowe jednostki. I to jest bardzo podobnie jak przy Jokerze. Jeżeli mamy zwiększony współczynnik firepower, no to każdy z tych strzałów jest odpowiednio mocniejszy.
i w tym momencie bardzo opłaca się zagrywanie. Znaczy, po pierwsze sprawienie, żeby ventriloquist został przy życiu i nie został szybko zdjęty, o co może być ciężko, wiadomo, ale generalnie opłaca się, właśnie żeby czemuś takiemu zapobiec, zagrać brzuchomówcę i zaraz po nim zagrać jakiegoś innego pacjenta Arkham, żeby móc z tej karty akcji Shoot Randomly skorzystać. Aha, jeszcze zanim popatrzymy na pozostałe karty, jeszcze tylko szybkie podsumowanie. Mamy 18 brązów, 18 złotych, raptem 18 srebrnych, raptem 4 złote, więc raczej nie powinno być takiego problemu, że nie mamy co grać. 31 jednostek, 9 kart akcji, 9 kart specjalnych. No, dobra. Tyle Ventriloquist. Dwa egzemplarze. The Question. Łowca, więc może atakować jednostki ukryte i chronione. Wiadomo, no, jest bardzo łatwy do usunięcia, natomiast na deployu dobieramy kartę, więc spoko opcja. Teraz tak, o, tak, to był The Question, Bluebird. Na deployu tworzymy na łapie gadżet, jeżeli ktokolwiek grał Batmanem, to wiecie o co chodzi, możemy stworzyć na przykład batarang, możemy stworzyć gaz łzawiący, który obniża siłę jednostki przeciwnika, no i tak dalej. Oczywiście gadżet jest tutaj dobierany losowo, nie mamy na to żadnego wpływu, ale mamy cztery opcje. No może być jeszcze, no dobra, dla świętego spokoju, może być jeszcze bandaż, który nas leczy, no i może być w końcu linka z hakiem, która sprawia, że możemy jakiegoś rekruta zabrać z planszy na łapę i zagrać ponownie. Każdy gadżet jest oczywiście za 0, więc możemy śmiało z nich korzystać. Dobra, Silas Stone. Pan Silas na deployu leczy 5 punktów obrażeń wybranej jednostce. Punchline, jest to Arkham Inmate. Jeżeli Joker jest jeszcze na planszy, Firepower plus 1. Okay. Więc dobrze byłoby zagrać punchline wtedy, kiedy planujemy odpalić umiejkę Jokera i w tym momencie Firepower już będzie na poziomie 2. Ma też status lethal, co oznacza, że każda jednostka, którą zrani przy ataku, ginie. Więc to jest też ważne. Znaczy, generalnie każda jednostka, którą uszkodzi, to nie musi być przy ataku, więc każdy, kto ją zaatakuje, jedynie się obrażenia też zginie. Onomatopoeia, po prostu firepower zwiększone o 1. Dwie takie jednostki, wszystko tutaj mamy podwójnie. Dwa razy również Harvey Bullock na deployu, 1 punkt obrażeń wybranemu rekrutowi przeciwnika zadajemy. No jest bardzo wygodne zagranie na początku, bo wtedy zdarza się, że przeciwnik ma jednostki, które mają właśnie jeden punkt życia, więc jesteśmy w stanie od razu taką jednostkę usunąć. Albo możemy sobie pomóc w usunięciu jednostki z dwoma punktami życia, jeśli mamy na łapie batarang. No bo jeden punkt zajmiemy Harvey'em, a drugi batarangiem, no i już jednostki nie ma. Utility Belt, nasz wspaniały batmański pasek, sprawia po pierwsze, że dobieramy wybrany gadżet, bo tutaj jest Seek, czyli dostajemy 4 do wyboru, no i bierzemy ten, który nam najbardziej się przydaje, czyli to nie jest tak jak z Bluebird, że dobieramy losowo, nie, tutaj sobie wybieramy i dociągamy kartę, co jest też bardzo istotne. Mr. Freeze, kolejny Arkham Inmate. Na deployu wyczerpuje wrogiego lidera wybranego przez nas, daje mu spanko, co sprawia, że rzeczony lider w kolejnej turze nie może zaatakować. Nie oznacza to, że nie może odpalić swojej umiejki, więc Mr. Freeze jest może nieco mniej przydatny, jeśli gramy na liderów, którzy i tak nie dostają żadnej siły i nie mogą atakować. Bo wtedy takie spanko no właściwie nie rzutuje w żaden sposób na ich poczynania.
ale jeśli to jest jakiś Superman, jakiś Shazam, jakiś Batman, jakiś Flash, jakiś Doomsday i tak dalej, jak najbardziej. Czyli unieszkodliwia na kolejną turę tych wszystkich, którzy mogą zaatakować fizycznie. No i jeszcze przy okazji, jak widzicie, zadaje temu liderowi 3 punkty obrażeń, więc to również ofensywnie jest całkiem niegłupia opcja. Sustained Effort. Odpalamy ponownie wszystkie deployowe umiejki każdego naszego rekruta na planszy. To również potrafi być, przy odpowiednim setupie to również potrafi być druzgocące w skutkach. Speedy. Sustained Effort raz jeden. Speedy. Na deployu tworzymy jakąś strzałę randomową, nie wiemy co dostaniemy, nie wiemy też czy to będzie srebrna, czy złota, czy brązowa strzała, złota w sumie chyba też może być, nie pamiętam, nie grałem Green Arrowem za bardzo, więc nie pamiętam jakie tam strzały są do dyspozycji, no ale jakąś sobie tworzymy na łapie, no i co, i może nam się to przydać bardzo, albo może się nam to przydać wcale, zawsze, ale zawsze jakaś tam opcja. Ma speed, więc od razu będzie można zaatakować, a jest to siła 3, więc całkiem nie głupio. Parasite. Parasite to jest jedna z tych kart, które są wprost stworzone pod umiejkę Bad Girl. Bo tak, Parasite na deployu zadaje po 2 punkty obrażeń dwóm losowo wybranym rekrutom przeciwnika. I za każdy taki, za każdy ten punkt obrażeń zadany, jego statystyki rosną o 1. Okay? Czyli generalnie, jeżeli przeciwnik ma przynajmniej dwóch rekrutów i obu walniemy za 2, no to co? To każdy, to oba parametry Parasita wzrosną o 4, tak? Po prostu będzie 5-5. No i w tym momencie odpalamy umiejkę Bad Girl, która sprawia, że Parasite ponownie wykonuje swoje działanie, znowu bije w dwóch randomowych i znowu jego parametry rosną. Więc może się nam zrobić całkiem potężną jednostką, którą raz, że ciężko jest usunąć, a dwa, że no, może nam posłużyć za bardzo silne, mocne zagranie ofensywne później. Więc warto wziąć to pod uwagę. Jailbreak. Trochę losowe, trochę ryzykowne, ale również potrafi ładnie odchudzić deck i, no i rzucić parę jednostek na planszę za jednym zamachem, bo losowo przyzywamy na planszę dwóch brązowych pacjentów Arkham z górnej części, z górnej połowy naszego decku. No niestety może się tak zdarzyć, że w górnej połówce nie ma żadnego, no i po prostu sobie zagramy Jailbreak i tyle, i nikt nie wyskoczy, no więc to potrafi być słabe. Przypomnijmy tylko, mamy dwóch ventriloquistów, 2 razy punchline, to również jest Arkham Inmate, tutaj nie, i jest jeszcze 2 razy Mr. Freeze. I to tyle, to jest cała nasza lista brązowych inmate'ów, więc no, musimy patrzeć, czy w ogóle jest sens to grać, czy ktokolwiek może jeszcze wyskoczyć. Dobra, Deadshot razy 2, siła 4, życie 4, łowca, więc bardzo przydatny, no i zwiększa współczynnik firepower o 1. Crackshot, karta specjalna, firepower na tę turę rośnie o 1, więc idealnym momentem jest tura, w której chcemy odpalać umiejkę Jokera i dobieramy kartę. Więc to również przydatne zagranie. 2 razy komisarz Gordon, który ma evade, więc fajnie go ustawić przed którymś z naszych liderów, no bo dzięki temu unikowi nie da się go tak szybko usunąć atakiem fizycznym, bo oczywiście kartą specjalną już jak najbardziej przed obrażeniami z karty specjalnej evade nie chroni. No i na deployu wzywa radiowóz, a radiowóz ma speed, więc
można od razu nim atakować. Radiowóz siła 3, życie 3, więc nie tak całkiem kiepsko. Black Manta, wspomniana już karta, to jest druga z tych kart, które są wprost stworzone pod umiejkę Bad Girl. Na deployu zadaje 5 punktów obrażeń wybranemu liderowi przeciwnika, więc jeżeli go odpalimy ponownie z Bad Girl, no to kolejne 5 punktów wleci tam, gdzie chcemy. Green Arrow, karta Ultimate, widzicie, możemy mieć tylko jeden egzemplarz. Bardzo fajna sprawa, bo raz, że ma ambush, czyli pamiętacie może status zasadzki, jeśli przeciwnik zostaje ubity, no to nie dostajemy obrażeń zwrotnych, a ma siłę aż 5, więc spora szansa, że uda się kogoś tam ubić. Życie raptem 2, HP-ki raptem 2, więc i on z kolei jest łatwy do ubicia. No, ale na deployu to jest bardzo fajna umiejka, zwłaszcza jeśli przeciwnik ma jednostki rekrutów o niskich HP-kach. Mogą sobie być silne, ale o niskich HP-kach, bo na deployu Green Arrow zadaje wybranemu przez nas rekrutowi przeciwnika 2 punkty obrażeń. Jeśli go ubija, no to zadaje kolejnemu 2 punkty obrażeń. I tak możemy, wiecie, zrobić cały łańcuch. Jeśli przeciwnik ma nisko HP-kowe jednostki, równie dobrze możemy takim łańcuchem wszystkie je usunąć, więc całkiem spoko opcja. Bad Cycle razy 2, ładujemy licznik wybranego lidera, dajemy mu unik i dobieramy kartę. Jest bardzo przydatna opcja. I zostały nam rzeczone 4 złote karty, czyli po prostu podwójna Enchantress i podwójny Cyborg. Może najpierw Cyborg. Ciężki do usunięcia, 9 HP-ków, 5 punktów siły, więc też nie w kij dmuchał. No i co? To jest karta taktyki i jeśli mamy Cyborga na planszy i zagramy kolejną kartę taktyki, zadajemy punkt obrażeń wszystkim jednostkom wroga w przednim rzędzie. I ponieważ to są obrażenia również nie fizyczne, na nie także oddziaływuje współczynnik, czy tam przepraszam, status Firepower. Współczynnik? No możemy w sumie tak mówić. Na nie też działa Firepower, więc jeśli Firepower mamy wzmocnione, plus 1, plus 2, no to taki Cyborg po zagraniu kolejnej karty taktyki będzie odpowiednio wszystkim jednostkom z przodu zadawał 2-3 punkty obrażeń. No, to potrafi być też naprawdę niezłe. No i Enchantress, która również jest trudna do usunięcia, 9 HP-ków. Nie bije może za mocno, ale zwiększa Firepower aż o 2. No, więc jak już się domyślacie, w połączeniu z umiejką Jokera, no, może się tutaj dziać naprawdę całkiem ciekawie. I tyle. Tak to wygląda, jeśli chodzi o nasze karty. No to teraz spróbujmy coś zagrać i komuś nieco zepsuć dzień. Dobra. Nie. Co jest? Nie, nie. Jeszcze idę pierwszy. Nie, nie. Git. Bluebird sobie zagramy przed Bad Girl. Ma sens. Dobrze. I git. Mamy Tear Gas. Więc zaraz możemy osłabić jakiegoś łobuziaka. Okej. Okay. Onomatopia. Fajniej byłoby na turę, w której zagrywamy Jokera. Może jeszcze nie. Na razie sobie walniemy. I nie zagramy nic. Zaraz będziemy mieć srebrne i brązowe. Przekonamy się.
May the gods grant us their favor. No wiecie co? Bardzo niemiłe zagranie. No dawaj, dawaj, hop. Weźmiemy sobie to. Git. O. Nawet ładnie. Dobrze, zagramy tak. Ciach. Zagramy tak. Nie mógł nic nam brzydkiego robić. I zagrajmy sobie Black Manta. Bach. Wonder Woman. Za 5. Atakujesz? No przydałoby się mieć inmate'a na planszy, którego mieć nie będę. No ale... Aha. No, trochę ała. No dobrze. Nie ma wyjścia chyba. Więc robimy... Nie, 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 moment, gdzie? Najpierw onomatopia. Niech będzie, że tutaj. Przed Jokera. Potem Parasite, bo wtedy będzie bił za 3. Dokładnie. Więc jeszcze raz. You don't stand a chance. Bach, pozbądź się rekrutów. Dokładnie. I teraz odpalamy Jokera. Niestety nie ma żadnego inmate'a. Więc się nie naładował, ale życie. No i co? 3. 2. I już. 13 punktów obrażeń, 13 HP-ków. No jeśli nie ma jakiegoś instant killa, to zaraz tutaj będziemy robić oro. Tym bardziej, że mamy sustained effort, więc mogę znowu odpalić jego umiejętność. No, tak zrobimy chyba. A zaraz, bo ja w ogóle nie przyuważyłem. My teraz jesteśmy już na złotej karcie? May the gods grant us their favor. Wiesz co? Bardzo nieładnie. Tak, już jesteśmy na złotej. No to... Well... Bach. No właśnie. Dokładnie. Dobra. Co tym razem? Shazam i Poison Ivy. Git. Tamten pojedynek skończył się nieco za szybko. Znowu jestem pierwszy. Dobra, zostawmy tak. Nie podoba mi się to. Zagrajmy najpierw jego. Jest łowcą, więc... O, okej. Okay.
Więc przeciwnik rzuci jakąś jedną jednostkę, zapewne. Będziemy mogli od razu walnąć w lidera, bezkarnie. A w kolejnej turze zagramy sobie znowu The Question i Bluebird. Może tym razem The Question gdzieś tutaj na tyły. No dobra. A tak. Ciach. Zróbmy tak. Nice. Zróbmy też tak. Co tutaj dajesz? Grapnel gun. No dobrze. Tyle. Pedro Peña. Tutaj już się czai. Gdzie kompas? No wiesz co? Ale usuniesz mi Bluebird od razu, czy? Okej. No to jest idealny scenariusz właśnie na Grapnel Gun. Żeby sobie Bluebird zabrać i zagrać nawet ponownie. Bo jeszcze turę muszę poczekać z odpaleniem umiejek naszych łobuzów. Flash. No dobrze, czyli żaden nowy się nie pojawi na planszy. Rekrut teraz. Okej. Wiecie co? W tej sytuacji zagramy sobie Speediego. No czemu nie? Speedy nam stworzy... Co to jest? Aha. Okej. Okay. No dobra. Pedro Peña idzie po pa. Tutaj gramy sobie... Grapple Gun. Ciach. I jeszcze raz gramy Bluebird, która nam daje bandaż. Bandaż jest spoko, bo sobie rzucimy od razu na Bad Girl, żeby nie było. No i co? Jeszcze raz zrobimy tak. I to jest wszystko na razie. Dobra, no i tak. No nie, wiesz co? Ale może dobrze. Rozłożymy sobie to w czasie. To teraz sobie zagramy Parasite'a i odpalimy go dwa razy. Z Bad Girl. A punchline na przecież. O właśnie. Ciekawa kwestia. No wiesz co? Bardzo, ale to bardzo brzydkie zachowanie. Dobrze. Gramy punchline tutaj. Będziemy się zastanawiać później. Gramy Parasite'a tutaj. Żeby trochę chronił naszego Jokerka. Proszę.
pierwsza kwestia. A dobra, trochę się zmarnuje, bo tylko jednego ubije, ale za to ile będzie miał siły. Ba. No, już nie ma żartów. No dobrze. Konsekwentnie obijamy Shazama. Dobra. Zaraz się pojawią tutaj pnącza, z którymi trzeba będzie coś zrobić. No i oczywiście się nie rozpędzamy. No, ja mam w sumie 19 punktów życia. Wiecie co? Time to start branching out. Bardzo nieładne zachowanie. Skandaliczne wręcz bym rzekł. Dobra, co tutaj zrobimy? Ciekawego. Zagramy. Dobra, zrobimy tak. Zwiększymy sobie firepower jeszcze o jeden. Dobierzemy kartę. Git. Zagramy Harvey'a tutaj, żeby się pozbyć tej aury. Żeby cwaniaczek nie miał wymówień. I teraz lecimy z umiejką. Póki jeszcze żyje. Bardzo ładnie. No. I tyle. I nie ma Shazama. I tu oczywiście nie biję, bo życie mi miłe. Zresztą tam te dwa punkty sobie można darować. No, nie da się, jak widzicie. Tyle. Szkoda, że nic nie poszło w tego Freddy'ego nieszczęsnego. O, ale życie. Ej. Co to ma znaczyć? Halo. Mamy tu do czynienia naprawdę ze swoistym skandalem. Co robimy ciekawego? Może spróbujmy jeszcze coś z niego wykrzesać? Dobierzemy o! No proszę. Spróbujmy. Dawaj. No i widzicie, jak ładnie. Bach. Nie ma Eugena. Elegancko. No. Jeśli tylko Enchantress ustoi, to za momencik
odpalimy Black Mantę za 12 punktów, bo z umiejki Bad Girl. Wiecie co? Dobrze. Hop. I teraz tak, bijesz tutaj. Za 4. Tutaj. Za 4, bo wszystko to jest zwiększone przecież przez Enchantress o 2. Elegancko. Hop. Za 7, prawda? Dokładnie. Bar. Za 7. Tutaj za 1 i bach. No i tyle. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.